Dziękuję bardzo. Pan Tołwiński. Federacja Gospodarstw Rodzinnych, Krzysztof Tołwiński. Rozmawiamy o niedotrzymanych umowach handlowych. Proszę Państwa, my nie o filozofii. Ludzie zostali oszukani, którzy zaufali Państwu, tak jak mówiła Pani Przewodnicząca Dorota Niedziela. I teraz panie Ministrze, ja mam do Pana zasadnicze pytanie. To nie są prywatne pieniądze poręczenia. Czy ta pierwsza transza została rozliczona i jest rekomendacja ministra zgodnie z prawem? No dziwne, no to po co ci ludzie tu są, jeżeli ona zgodnie z prawem została rozliczona? Jeśli, momencik, tak, jeśli została rozliczona pozytywnie, no nie, no to Państwo przechodźcie do tej drugiej transzy, zaufamy wówczas i nie ma problemu. Ale nie mogła być chyba rozliczona, panie ministrze, pozytywnie. Ja, no, i dalej mikrofon, oczywiście. Teraz powstaje więc, panie ministrze, pytanie, bo mamy do czynienia autentycznie z administracyjnym przestępstwem. Pan minister Jurgiel dobrze o tym wie i to rozumie. W związku z tym, panie ministrze, pan będzie rekomendował, wy będziecie rekomendować kolejne 40 miliony podmiotowi prywatnemu, który sobie przerobi na nas, a my już 80 milionów jesteśmy jako obywatele, jako Polacy dostaliśmy. Trzeba sobie powiedzieć, panie ministrze, prawdę. Pan przypomina niedawno, żeśmy rozporządzenie przygotowali i to dotyczyło podmiotów skupowych w tytoniu, które zrobiły rolników bambuko bodajże w 2014 roku i myśmy z budżetu państwa im wypłacili. Przy ASF-ie, pan minister Romańczuk dobrze to wie, ponieważ zakład skupowy Netter Mięstny, który skupował w 15 roku, 16 od nas rolników w strefach ASF-u, po prostu nie wypłacił nam pieniędzy i tym samym rozporządzeniem państwo wypłaciliście później pieniądze z budżetu państwa, wypłacacie obecnie za wprowadzenie w błąd nas rolników, którzy zaufali. Ja rozumiem, panie ministrze, że obecnie my tu możemy być wszyscy spokojni jako rolnicy, że jeśli ta firma zrobi nas bambuka, widać, że na pewno zrobi od początku, że wam żeśmy mówili, to wy wydacie w najbliższym czasie rozporządzenie i wypłacicie te pieniądze zgodnie tak jak poprzednim, bo żeście wy jako strona rządowa wprowadzili w błąd tych rolników i tego rolnicy dzisiaj, panie ministrze, od pana oczekują. I jedne bardzo ważne, te systemowe. Przestańcie mówić o holdingu spożywczym. Wy się nie bawcie w przedsiębiorców. Przecież to jest kpina. Nie mówcie tym ludziom tutaj tego. Panie ministrze, my was prosimy, odzyskajcie handel. Gdzie wasz podatek handlowy siecią? Jeżeli chcecie coś pozytywnego zrobić, to mówimy. Spowołajcie spółkę akcyjną Handel Polski, Orlen opartą i odzyskujemy handel i dobre polskie jabłka znajdą się na naszych półkach, a nie są wypierane przez gorsze. A my jak dziady traktowali. Dziękuję bardzo. Pan...